Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Rudziczka, położonej pomiędzy Prudnikiem a Nysą przy drodze numer 41. Tutaj widzimy z drogi tej, która tutaj wjedzie u góry. Jest taki zjazd i możemy tutaj właśnie wjechać tutaj do sklepu gołębieodrzutowe.pl. Jest tutaj sklep, który zaopatruje hodowców tutaj z pobliskich okolic, ale nie tylko. Wiele artykułów, przede wszystkim koledzy tutaj, za chwilę ich przedstawimy, specjalizują się w produktach dwóch firm, mają wyłączność praktycznie na Polskę, a mianowicie w produktach firmy Ropa B i produktach firmy Wydex. Tutaj w sklepie, gdzie jesteśmy, zastaliśmy właśnie kolegów. Przedstawię może Paweł Sławek, nie mylić imienia z nazwiskiem. Sławek to nazwisko, Paweł imię i kolega Krzysztof Sobolewski. Koledzy tutaj właśnie, na co dzień urzędujecie? Od rana do wieczora? Tak, od której godziny otwieracie? No, praktycznie całe 24 na dobę. 24 na dobę. No to tak widzimy, bo tutaj też po sąsiedzku mieszkają, ale tutaj oprócz sklepu mają też gołębie. Tutaj zobaczmy, oprócz tych produktów, które wymieniłem, jak wielu innych, możemy się też zaopatrzyć w prasę. Mają i różnego rodzaju nasze tutaj miesięczniki polskie, zagraniczne. Kolega, to jest ciekawostka, biegle mówi po flamandzku, także często tam bywa. To zresztą jak nam o gołębiach będzie opowiadał zaraz, to będziemy widzieli, skąd nabywa, na pewno ma przez to kontakt ułatwiony. Natomiast kolega Krzysztof tutaj wspomaga go radami, tak? Dokładnie. Pomocą dokładnie. Tutaj w przyprowadzeniu i sklepu, i prowadzeniu gołębi hodowli. Tutaj zobaczmy, oprócz tych firm, które wymieniłem, a mianowicie firmy Ropa B i Wydex, mamy też wiele produktów innych firm. Widzimy, są produkty Belgica de Wert, są produkty Renfrida, widzimy oczywiście produkty firmy Prima. Tutaj mamy też karmy różnego rodzaju. O, zobaczmy, nowe te karmy firmy, jak się ta firma nazywa? Champion. To pokażemy za chwilę je też dokładnie, kolega nam o nich opowie. No ale może teraz już oddam głos tutaj kolegom, żeby oni opowiedzieli nam o tym sklepie, tutaj jaką też mają ofertę dla naszych tutaj kolegów. Proszę bardzo. No witam wszystkich hodowców, nazywam się Paweł Sławek, tak jak kolega nadmienił. Prowadzimy typowo sprzedaż hurtową produktów Ropy B, którym jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę. Tak samo jak i Belgiki de Wert i Japaku Horna produktów Wydex. Mamy jako pierwsi w Polsce, zrobiliśmy certyfikaty oryginalności produktów. Tak, tu widzimy tam Japaku Horna po lewej stronie, w środku jest Belgiki de Wert i gołębie Ropa B. To jest wszystko dla sklep, gołębie odrzutowe. Ja jeszcze się powiem, Paweł, ci przerwę, skąd jest ta nazwa gołębie odrzutowe? No gołębie odrzutowe, bo chodzi o to, że tak kiedyś, chodzi o to, że my mieszkamy w Holandii już ponad 10 lat i mamy po prostu dostęp do tych hodowców i znamy ich po prostu jako kolegów, czy jak Peter Venstra, Henk de Wert, czy Leo Hermans, Martin Steib, czy Jaap Kuhorn i dużo wielu innych. I bierzemy po prostu gołębie, kupujemy z najlepszych linii, jakie tylko są i które robiły naprawdę gołębie wyniki. Nie kupujemy po prostu gołębi, które były kupione takowo za jakieś tam grosze i sprzedają i tak w Polsce są. Po prostu gołębie są kupowane typowo pod linię i typowo po prostu pod te gołębie, co my chcemy mieć u siebie. I, nie? I właśnie to, że takie szybkie będą, że jak odrzutowe silniki, jakby miały skrzydła, tak właśnie też macie w logo. A druga rzecz jest taka, że tak samo, bo firma się nazywa gołębie odrzutowe Pigeon Slavkens. I zawsze jak byliśmy mali, mieliśmy po prostu gołębie i zawsze chcieliśmy mieć swoją własną rasę gołębi. No i teraz, teraz ją mamy praktycznie, bo tworzymy cały czas swoją rasę ze względu na to, że kupujemy od tych najlepszych hodowców, jakie są na świecie, czyli Belgia i Holandia wiadomo. I tworzymy, krzyżujemy, Krzysiek jest właśnie od tego, bo on pilnuje całej hodowli, wszystkiego. I on to krzyżuje, prowadzi całą hodowlę, loty, karmi, robi po prostu wszystko, bo jest mistrzem w tym, nie? Za chwilę dlatego będziemy o tych gołębiach pokazywać, bo domyślam się, że nam je pokażesz. Tak jest, pokażemy. Dobrze, a teraz przejdźmy może do tej oferty, tutaj macie tej oferty hurtowej, detalicznej, którą tutaj macie dla hodowców. No, o co chodzi? Tutaj masz te produkty firmy Ropa B. Tak, ogólnie sklep jest typowo dla lokalnych hodowców oraz internetowo, prowadzimy sprzedaż internetową, ale główne przedsięwzięcie jest takie, że sprzedajemy towar hurtowo. Czyli na wszystkie sklepy w Polsce, Czechy, Słowacja, zagranica, Anglia i tam parę jeszcze innych państw. Typowo zajmujemy się sprzedażą firmy Ropy B produktów, Belgica de Wert i Japaku Horna Fydexów. Mamy jeszcze tam inne produkty, ale typowo te trzy firmy są sprzedawane jako hurtowe ilości. Czyli na sklepy
Także zapraszamy wszystkie sklepy i hurtownie w Polsce do po prostu zaopatrywania się u nas. Skorzystali z waszej oferty. Tak. Tutaj popatrzmy o tej ropie B powiedzmy, bo dawno jej nie prezentowaliśmy. Już tutaj te produkty są tutaj właśnie na tej półce. Jako ciekawostkę pokażmy, tutaj macie sproszkowany czosnek. To jest chyba taka nowość, co się pojawiła niedawno, tak? Tak, tak. Jak w jakim to opakowaniu występuje dużym? To jest chyba kilogramowe? Tak, to, kilogramów? Nie. To jest 500 gramów. 500 gramów, tak. 500 gramów, to cena tego hurtowa ile jest? Cena sprzedaży jest 32 zł. Dobrze, zobaczmy. I to jest czysty, 100% naturalny, sproszkowany czosnek jest. Tutaj jeszcze oprócz tych produktów firmy Ropa B, które mamy na półce, jako ciekawostkę możemy podać, bo się z tym tutaj właśnie u kolegi właśnie pierwszy raz zetknąłem, jest tutaj grid tej firmy, tak? Tak, Ultimate Zobaczmy. Premium Mixture Grid. O, takie, to jest opakowanie ilokilowe, 10-kilowe? Mamy tak? 10-5 i 25-kilowe worki. Tak, też worki takie tak. macie, ten worek to jest też 10 kilo, ale mamy jeszcze 25-kilowe. Jako ciekawostkę taką zobaczmy, bo ten grid, który tutaj występuje, widzimy, to jest tak jakby w takich pokruszonych pręcikach też niektóre, to mieszanka jakaś specjalna dodana. Tak, to zobaczmy, są drożdże pilne, jest oregano. To jest moja taka nowość, jeżeli chodzi o Ropa B. Natomiast produkty Wydexu, które tutaj mamy, to jest ta właśnie firma Japakehorna, to zobaczmy, to jest Jentrodex. Recovery Superior. Tak, są też tutaj nowe jakieś Suprend olej. Japan as a go. Japan as a go. Bardzo dobrze schodzą i bardzo dobrze działają kropelki Heile Drupels. To są kropelki na trichomonadozę oraz na drogi oddechowe. Nie? I bardzo dużo hodowców w Holandii i w Belgii stosuje te krople. No i tak samo mają bardzo dobre wzięcie w Polsce. Nie? Widzimy. Tutaj jeszcze są te inne produkty. My z tymi produktami się możemy na sklepach różnych zetknąć. Zobaczmy, tutaj cała też oferta wyżej firmy Ropa B. O, tu jest też nowość chyba, tak? Tego no, nie widziałem. Tak, tu są akurat Ropa Poultry Komplet. To jest zbiór witamin po prostu, żeby jaj, po prostu jak głębiej w rozpłodzie, żeby miało po prostu lepsze jajka były po prostu. Lepsza tak, budowa skórki. A tutaj weźmy jeszcze Ropa B herbatka. Herbata, tak. To pierwszy raz to widzę. Zobaczmy, tak to wygląda. Zawsze czegoś można się tutaj, że tak powiem, dowiedzieć to nowego. Jest Fitboss na drogi oddechowe. Tak, a tu mamy spray do otoczenia. Spray do otoczenia my stosujemy akurat w gołębniku i po przylocie gołębi z lotów rozpryskujemy w gołębniku, także można go używać normalnie w pomieszczeniach, tak jak u nas na sklepie cały czas, bo jest świeże powietrze i tak samo działa dla człowieka jak dla gołębi, ze względu na to, że to jest wszystko 100% naturalne. Czyli sklepy zaopatrując się u was w firmy Ropa B, produkty i Wydexu, mogą też, widzę, Renfryda sobie nabyć produkty też, firmy Prima, no, co są Patrona. Patrona, widzimy. Karmy jeszcze macie pan Robejsa, tak. No, zobaczmy. Także tutaj wszystko, ale popatrzmy, też mamy nową karmę firmy Champion. Ona takie ma ciekawe worki. To są worki 20-kilowe. Karma, jak to oceniasz? Bo ja tą pierwszy raz się zetknąłem z tą karmą tu w tych workach. Nie, jeśli chodzi o karmę, naprawdę jest bo on karmi, tak? Bo swojego gołębie tym karmicie? Dokładnie. I jeśli chodzi, to akurat żeśmy przed chwilą, można powiedzieć, żeśmy sprowadzili tą karmę. Jeśli chodzi o jakość, jest bardzo fajne ziarno, jest czyściutkie te ziarno, nie zostaje żaden pył na rączkach. Na tą chwilę zaopatrzyliśmy się głównie pod rozpód, czyli rozpłodowo-lotowa, beka typowo rozpłodowa, no i tak to, co gołąbki lubią, drobne nasionka w nagrodę i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę karma jest warta polecenia, moim zdaniem. Bardzo fajna, bardzo czyściutka. I przy przede wszystkim bardzo fajnych cenach. Tutaj zobaczmy jeszcze oprócz tych produktów, które wymieniliśmy, jeszcze mamy produkty firmy Vet Animal. To są tego różnego rodzaju, widzimy SL Vet, Prop Vet Max, no różne te produkty. My to znamy, bo kolegów z Vet Animalu, Marcina Raczyńskiego, spotykamy na targach, Irka, Maćka. U nas przyjęły, jeśli chodzi o Vet Animal, bardzo dużo hodowców chwali sobie te produkty. Są one bardzo w przystępnych cenach, bo wszystko się zamyka między 20 a 30 zł. Są wydajne i u nas po prostu wiadomo, trzeba podejść naszym zdaniem pod każdego hodowcę. Ci, którzy są zamożni, mogą wydać więcej, ci, którzy no niestety mniej zamożni, ale zawsze w coś się mogą zaopatrzyć. Ale zawsze coś się mogą, dla każdego wy coś tutaj mamy. W swojej hodowli macie ile gołębi? O, na tą chwilę to prawie 300. 300. I zaraz o tych gołębiach będziemy rozmawiać. Chyba tu jeszcze Paweł ma coś do dodania. No, chciałem jeszcze powiedzieć o produktach Ropy B. Ze względu na to, że jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę, po prostu sklepy
sklepy, które kupują u nas produkty ropy B. Mamy pełną, ogólnie mamy pełną gamę produktów. Jesteśmy jedyną firmą, która w Polsce ma pełną gamę, czyli od proszków, oleje, likwidy, spreje, herbatki i grity. Tylko u nas można je dostać. Jeszcze niektóre firmy po prostu sprowadzają te produkty gdzieś z zagranicy i zaniżają ceny. Mogę powiedzieć na dzisiejszy dzień, że jeżeli firmy wszystkie w Polsce, tam czy które będą chciały, będą zamawiały u nas, na pewno na 100% dostaną lepsze ceny jak te inne firmy, które sprzedają to. No, będziemy się starali tutaj właśnie kolegę na bieżąco obserwować z tymi cenami też, żeby tutaj oferta dla hodowców była jak najkorzystniejsza. Jeszcze jest taka rzecz, że my nie będziemy zaniżać, jako my też mamy ten sklep internetowy i stacjonarny, na pewno nie będziemy zaniżać tych cen, tańszych robić, jak sklepy inne mają u siebie. Żeby konkurencji. Żeby nie było konkurencji, tak. Dobrze. Teraz oprócz tych produktów, które tutaj nam wymieniłeś, co sprowadzacie, przejdziemy może do gołębnika i tam nam pokażesz te gołębie odrzutowe. Tutaj wspólnie z Krzysztofem. Zawsze, na razie widzimy, podziękujemy. A przejdziemy teraz do hodowli. Nim jeszcze przejdziemy do gołębi, tutaj kolega sobie przypomniał, że mają jeszcze, jeżeli chodzi o produkty ropa B, dwie rzeczy do zakomunikowania. Tak, witam jeszcze raz. Chciałem zakomunikować wszystkich hodowców, że będą dwa nowe produkty firmy ropy B. To będzie elektrolit i będzie taka osłona na wątrobę w płynie. Coś takiego jak sodohol? Coś, nie będę mówił lepsze czy gorsze, ale w tym stylu. Będzie coś w tym stylu, tak. Będzie po prostu osłona na wątrobę po tych wszystkich antybiotykach. Kiedy planowana jest tak powiem, premiera tego produktu? No w ciągu 2-3 miesięcy będzie na pewno to już. Pewnie jak będziemy na targach w Houghton, to będzie można tam na stoisku pewnie firmy ropa B, jeżeli tam będą mieli, to będzie można te produkty już zobaczyć, ale wiadomo, że u nas pewnie trafią zaraz po targach. Tak jest. Dobrze, to teraz możemy już sobie spokojnie, informując o tym kolegów, przejść do gołębi. Zapraszamy.